Aka Oso Controller podpalił w ostatnim klipie płyty i Bojan o Miami Yasin. Ja jestem Bolek i to są newsy o niemieckim rapie. W kraju pełnych kłamstw istnieje tylko jedna wiarygodna stacja bez propagandy. Kanał B0L33K prezentuje niemiecki rap, co się dzieje. Czytał Masny Bolo. Dziękuję każdemu, który wspiera ten kanał. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz, by być na bieżąco. Zacznijmy odcinek z najnowszymi singlami tego tygodnia. UFO361 wypuścił kawałek Too Rich, chyba chodzi o to, że jest zbyt bogaty, ale pasuje to też również do miasta Zürich, po niemiecku Zürich. Członek KMN Gang AZ wypuścił kawałek pod tytułem 25 Mann, czyli 25 facetów. Mowa jest tutaj prawdopodobnie o 25 chłopów, którzy gdzieś tam walczą i tak dalej lub są po jego stronie, a nie o jakiś gangbang. Kolejny według mnie też równie ciekawy kawałek to Samurai Zido Ich Liebe Dich, czyli Ja Cię Kocham. No i nasz ulubiony artysta Flair również wypuścił kawałek pod tytułem Teure Nam, czyli Drogie Blizny. No i na sam koniec Kolja Goldstein i Duma Rock Casa Way. To na tyle, zacznijmy z pierwszym newsem. Aka Oso Controller podpalił swoje płyty. Aka Oso Controller wypuścił ostatnio klip, który się nazywa Vida Da, czyli Powróciłem. No i tam podpalał jakieś tam płyty. Nie oglądałem tego klipu, dlatego nie wiem, ale widziałem dzisiaj Instastory, w którym wyjaśnią, o co chodzi. Tak, tutaj macie fragment, o co tak naprawdę chodziło. Yo, das Aka Oso Controller, das ist ein kurzes Statement. Es geht um das Video wieder da. Viele von euch dachten, ich habe in dem Video irgendwelche Platten von mir verbrannt. Wie ihr sehen könnt, leben die ganzen Platten noch. Wir sind mein ganzer Stolz. Ich würde diese Platten niemals verbrennen. In dem Sinne, Grüße raus an meinen Bruder Bones. Free Jesus. Wir sehen uns. Co wy o tym wszystkim myślicie, dajcie znać w komentarzach. Ja uważam, że on prawdopodobnie chciał tam zrobić jakieś fajne promo, żeby wiecie, trochę taki rozgłos zrobić w tym, ale niestety się nie udało. No, niektórzy byli akurat w szoku i tak, ale no, każdy szanuje Aka Oso Controller i wie, że on by takiego czegoś by nie odwalił. Ile ludzi zamówiło już Haen Hungus 3? Jeżeli wiecie lub nie, Bones MC 2 czy 3 tygodnie temu ogłosił Haen Hungus 3 i do tego będzie oczywiście box. I ten box zamówiono już około ponad 10 tysięcy razy i jedna taka strona policzyła, ile to by było tak plus minus obrotów i jest to ponad 400 tysięcy, czyli chyba tyle, ile Jesus miał zapłacić za swoje tam różne czyny. Jest to naprawdę ogromna liczba. Rekordem chyba sprzedawanych boksów to był chyba Farid Bang i kolega. Oni chyba sprzedali 100 tysięcy boksów, kurwa. Ale wiecie, no na to czeka cała rap scena i oni są trochę inaczej, nie? Bo oni nie nawijają od spaniu i tak, więc słucha to bardzo dużo ludzi. Co wy o tym wszystkim myślicie, dajcie znać w komentarzach. Bojan o Miami Yasin. Jeżeli wiecie lub nie, Bojan to był kiedyś Playboy 69. Chyba tak, zapomniałem jak się nazywał, Play 69 chyba. No i on właśnie kiedyś był z Ahcen Karatem i on miał właśnie ten Ahcen Karat beef z Miami Yasin, a ten Bojan, który kiedyś się nazywał, już zapomniałem jak, on właśnie kiedyś był z Miami Yasin, tak wiecie, kawałki tak robili, nie byli gejami. No i właśnie tutaj ktoś się zapytał, czy on jest razem z nim tak w porządku, nie? No i on powiedział, od 2017 roku się z nim nie widziałem. Nie wiem, co tam u niego się dzieje, on niestety mnie zablokował na Instagramie, ale życzę mu wszystkiego dobrego. Z mojej strony nie ma złej krwi. No, więc tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego jeden zablokował drugiego, ale no, jeżeli nie ma nic złego, to chyba jest git, co nie? Co wy o tym wszystkim myślicie, dajcie znać w komentarzach. To na tyle, jeżeli wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie kciuka w górę, jeżeli dotarliście do końca, to piszcie Esafio, obserwujcie mnie na Instagramie B0L33K, wbijajcie do grupy na fejsie, jak i na Discord, życzę wam miłego wieczoru lub dnia, zależy o które wy to oglądacie, elo.